Zobaczcie, tu mamy Majeczkę i Sonię. Jedziemy na wycieczkę rowerową, bo tak w ogóle jesteśmy na wsi. Dzisiaj na cały dzień przyjechaliśmy na wieś. I wybrałyśmy się na rowery właśnie z dziewczynami. Soniula będzie jechała w koszyku. A Majeczka będzie biegła za rowerem. Może jeszcze jak będę jechała, to wam coś ponagrywam po drodze. Zobaczymy, jak mi się uda. Soniusia, podobać się czy nie? Jedziemy w stronę lasu, tam widać z daleka las. Tam jest mój rower. Trochę wieje wiatr. Podjechałyśmy już pod las. Majeczka biegła, tak jak widzieliście. Tu od razu dojechaliśmy, też jest punkt obserwacyjny. Soniusia nadal jest w koszyku, jeszcze wam pokażę, że jesteśmy pod lasem. To jest ładnie, jesiennie, kolorowo. Zobaczcie, jak wykorzystujemy psa. Sonia ciągnie rower, a Maja tam już daleko biegnie. A my już wracamy i idziemy tutaj pod górkę, więc prowadzimy rowery. A tam pod lasem widać sarenki trzy. Przybliżyłam, nie wiem czy to widać. Zobaczcie, idziemy tutaj do kucyków. Jest jeden kucyk. I tu jest drugi kucyk. Jestem tu u zwierzaczków. Wracaliśmy po prostu ze wsi. I tutaj jest zagroda. Po drodze wstąpiliśmy właśnie. To nie wiem dokładnie jaki jest zwierzak, ale chyba byk, tylko nie wiem dokładnie jakaś rasa, bo widzicie, że wygląda inaczej. Tu ma wodę z piciem. Tego kucyka już wam pokazywałam. Tam też z daleka są kucyki, ale tam już nie będę przechodzić, bo nie wiem czy można.
A ten kucyk jest bardzo przyjazny, bo do mnie podchodzi sam. Daje się głaskać. Ty co chcesz? Ten też się daje głaskać. Tam są jeszcze kuski. Dzisiaj kąpimy Saniusia i my w ogóle planujemy wykąpać pieski Maje też, bo dawno nie były kąpane. Na szczęście nie kąpiemy je dlatego, że się w czymś wytarzały, tylko po prostu chcemy je umyć, bo jak wiecie, jeździliśmy dużo w to lato i też jeszcze jesienią na wieś. No i dziewczyny jednak biegały tam po kurzu, po błocie, no i są brudne, więc chcemy je już umyć. I Sonia jest na razie w miarę grzeczna jak na nią. Kąpiemy ją w tym szamponie. Już nadszedł czas, kiedy Sonia się znudziła kąpieli i teraz już chce wyjść. Więc w tym tygodniu akurat tak się złożyło, że obie dziewczyny kąpiemy. W końcu trzeba zadbać o ich czystość. Gorzej będzie ze spłukaniem, bo Sonia spłukiwania jeszcze gorzej nie lubi niż kąpieli. Kąpiel jeszcze widzę jakoś znosi i to chyba wszystko dzięki temu, że latem troszkę się przyzwyczaiła do wchodzenia do wody, bo sobie wchodziła do rzeki i dzięki temu trochę się przyzwyczaiła do wody. Już tak się aż tego nie boi, ale spłukiwania bardzo nie lubi nadal. Koniecznie piszcie, jak wasze pieski znoszą kąpiele. Czy lubią, czy nie. I teraz muszę posprzątać po kąpieli ręczniki po Soni. Witam was w kolejnym już dniu. Dzisiaj nagram wam tester przysmaku, bo chciałabym jakieś przysmaki otworzyć. Mam ich teraz całkiem sporo. O, może te, które Majeczka dostała na urodziny, otworzymy. I jeszcze chciałam wypróbować dla nich, bo nigdy chyba ich nie miałem. I teraz mam takie same przysmaki jak zwykłe ranchosy, tylko różnią się po prostu, że są w wersji talarka. Maja już swojego zjada, zaraz Soni dam. Teraz Soniusi dam drugiego. Zje sobie. Otworzę im przysmaki o smaku jagnięciny w kształcie kosteczek. Widzieliście w prezentach urodzinowych Mai. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie oglądał filmiku z jej urodzin, to was zapraszam do oglądania oczywiście. I tak wyglądają te przysmaki. Czy jeszcze wam mogę pokazać skład? Mają 93% jagnięciny. I drugiej. Każda je. W tle możecie jeszcze słychać mlaskanie, bo one jeszcze jedzą tego przysmaka. A ja teraz im otworzę jeszcze któryś z tych, co mam, tylko właśnie się zastanawiam, bo one chyba kiedyś miały już wrapa, a one się wyróżnią właściwie tylko tym, że to są zwykłe patyczki, a to jest patyczek obleczony, jakby pokryty prawdziwym mięsem z kurczaka, więc nie ma sensu otwierać dwóch paczek, bo no bo to jest to samo, tylko tutaj jest mięskie, a tu jest bez, więc otworzę tego, bo nigdy nie miały. W środku mamy 6 patyczków. Jeden przedzielę im na pół i dam. Oj, troszkę twardy. Nie udało mi się na pół. No ale mniej więcej taki im dam. I drugi piesek. Sonia nie wie, co z tym robić. Więc też im smakuje. Tam Sonia je swojego. Tutaj wam mogę pokazać, jak gryzie. Jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, ale od jakiegoś czasu już nagrywam lustrzanką, ponieważ zamówiłam sobie ładowarkę, która mi się wcześniej zepsuła. I ja długo zwlekałam z zamówieniem tej ładowarki, ponieważ ona ogólnie kosztowała aż 300 zł, czyli 300 zł za taką ładowarkę, która mi się popsuła, więc dla mnie to było zdecydowanie za dużo.
Dlatego zamówiłam sobie w Chinach za 20 zł. Ogromna różnica w cenie, ale no nie wiem, ile podziała. Czy będzie to rzeczywiście długo działało, czy nie. No ale na razie nagrywam lustrzanką. A to chrupanie w tle, to dziewczyna dała jedzą tego gryzaka. Jak możecie zauważyć, one jeszcze sobie gryzą, więc troszeczkę czasu im to zajmuje, nie jakoś długo, ale można na chwileczkę zająć pieska. A jeżeli macie jeszcze mniejszego, to na pewno zajmie go to na dłużej. Dzisiaj czas na kąpiel Majeczki. Jest trochę przerażona, ale musi jakoś to przeżyć, żeby być czysta. Będziesz Majeczka pachnąca, czysta. Który ręcznik ten? Jesz Majeczka. Uderzyła się, tak skacze. Maja już chce biegać. Mieć szał dzikich świń. Czyli biegania. My tak na to mówimy. Zaraz ją wycieramy, żeby chociaż troszkę ją wysuszyć. Na pewno jak wpadnie do pokoju, to będzie biegać. Co? Już chcesz iść? No i oczywiście Maja tak robi właśnie po kąpieli. Skacze po całym łóżku. Wszystko ściąga. Chyba jej przeszkadza, że jest mokra i dlatego tak robi. Napiszcie koniecznie, czy wasze psy też dostają takiego szału, jak są mokre. Tak, mam jeszcze pogryźć moją powłoczkę. Dobra, szalałam.